Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj zaczynamy od kolejnego kontrowersyjnego pomysłu naszego rządu, a więc prohibicji, która w jakiś sposób ma zapobiec epidemii koronawirusa. Nieco później opowiemy wam o tym, jak mają wyglądać ludzie za 1000 lat, zdaniem badaczy z Australii. A na zakończenie odniesiemy się do ogłoszonego niedawno odkrycia dotyczącego supermasywnej czarnej dziury pochłaniającej gwiazdę, która może być swoistym kosmicznym kamieniem z Rosetty. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć wam wszystkim miłego seansu. No i może jeszcze zachęcić was do odwiedzenia innych tworzonych przez nas kanałów wraz z kliknięciem w dzwoneczek i włączeniem wszystkich powiadomień. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że odsubskrybowanie i ponowienie suba również zdziała cuda, ale to oczywiście zależy od was. Tak czy inaczej, życzę wam miłego seansu. Rządowi eksperci do spraw koronawirusa cały czas wymyślają kolejne restrykcje nakładane na społeczeństwo celem walki z pandemią. Sęk w tym, że duża część z nich jest absolutnie bezsensowna. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w przestrzeni publicznej nie będzie wolno jeść, pić i palić. A teraz okazuje się, że już jutro możemy się dowiedzieć, że w związku z epidemią zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 19. Oprócz tego planowany jest całkowity zakaz wesel. Nie jest to zresztą wielkie zaskoczenie i od kilku tygodni wprowadzane były kolejne ograniczenia co do ilości osób na weselach. Były one różne w poszczególnych powiatach, a ilość gości, których wolno było zaprosić, sukcesywnie malała. Teraz okazuje się, że rząd przewiduje okresowy zakaz organizacji wesel. A już jutro na konferencji prasowej dowiemy się więcej szczegółów i być może usłyszymy o kolejnych restrykcjach. Zdecydowanie najdziwniejszą z nich jest zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 19. Innymi słowy, z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 rząd zamierza wprowadzić częściową prohibicję. Doprawdy trudno jest pojąć argumentację, jaką wykorzystuje władza, ale zapewne będzie to motywowane tym, aby ludzie pozostawali w domach wieczorami, a nie imprezowali. Wcześniej wprowadzono już obowiązkowe zamykanie restauracji i barów po godzinie 22. Niektórzy podejrzewają nawet, że rząd PiS, znany jako Grupa Rekonstrukcyjna Sanacji i PRL, wprowadza prohibicję od 19, szykując już zanadrzu rozszerzenie jej do 13, tak jak było to w czasach Polski Ludowej. Jutro dowiemy się też prawdopodobnie o rozszerzeniu stref czerwonych. Ma się w niej znaleźć nawet 100 powiatów, w tym bardzo wiele dużych miast. Można się więc spodziewać, że rząd szykuje dla nich jakieś nowe restrykcyjne atrakcje. Na przykład zakaz wychodzenia z domów albo zamknięcie szkół. Czechy już wprowadziły takie rozwiązania, więc naszym decydentom na pewno też chodzi to po głowie. Tym samym w najbliższych tygodniach siłą rzeczy powróci lockdown, którego nie nazywamy już zamknięciem wszystkiego, a którego implementację przeprowadzono najpierw rozlewając na całą Polskę strefę żółtą, a teraz wygląda na to, że również i czerwoną. Naukowcy z Uniwersytetu Flinders i Uniwersytetu w Adelaide przeprowadzili badanie ewolucji człowieka i doszli do wniosku, że doszło do jej znacznego przyspieszenia. Twierdzą oni wręcz, że zachodzi ona szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 250 lat. Praca naukowa opublikowana w Journal of Anatomy wymienia zmiany, które zaszły i wciąż zachodzą w gatunku Homo sapiens. W oparciu o nie, naukowcy pokusili się o spekulacje odnośnie tego, jak będzie wyglądać człowiek za około 1000 lat. Jako główną cechę rozwoju można przyjąć, że wzrost ludzi zacznie oscylować w okolicach 2 metrów. Wynika to głównie z konsekwentnej poprawy w odżywianiu się ludzi i stale rozwijającej się medycyny. Ponieważ od dawna obserwuje się, że ludzkie szczęki stale się zmniejszają, uważa się, że za 1000 lat ludzkie usta staną się znacznie mniejsze. Prognozy przewidują również, że ludzkie ręce i palce staną się dłuższe, a oczy powiększą się. Ponieważ rozpoznając emocje, ludzie będą kierować się głównie oczyma rozmówcy, a nie mimiką twarzy. Niepokojącym aspektem tej wizji jest spadek ilości istoty szarej w czaszkach ludzi. Ma on wynikać z aktywnego korzystania z urządzeń elektronicznych i braku konieczności zapamiętywania dużej ilości informacji. Reasumując, ludzie przeszłości zgodnie z tą wizją mieliby o wiele gorszą pamięć i byliby znacznie mniej inteligentni od obecnych Homo sapiens. Czy wizja badaczy zrealizuje się w odległej przyszłości?
Na całe szczęście żadne z nas nie będzie miało okazji się o tym przekonać. Niezwykle rzadki rozbłysk światła wyemitowany przez gwiazdę pochłanianą przez supermasywną czarną dziurę został zauważony przez naukowców z całego świata. Zjawisko to, znane jako zakłócenia pływowe, jest najbliższym tego rodzaju rozbłyskiem zarejestrowanym kiedykolwiek. Zdaniem astronomów wystąpił on zaledwie 215 milionów lat świetlnych od Ziemi. Do wspomnianego zjawiska dochodzi wówczas, gdy gwiazda znajdzie się zbyt blisko czarnej dziury, a ekstremalne przyciąganie grawitacyjne rozbija ją na cienkie strumienie materii. Podczas tego procesu część materii wpada do wnętrza czarnej dziury, uwalniając jasny rozbłysk energii, który został wykryty właśnie teraz. Zakłócenia pływowe są rzadkie i nie zawsze łatwe do zbadania, ponieważ zazwyczaj znajdują się za olbrzymią zasłoną pyłu i gruzu. Międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Uniwersytetu w Birmingham zdołał jednak zbadać to zdarzenie z niespotykaną dotąd szczegółowością. Wszystko dlatego, ponieważ zostało ono wykryte w krótkim czasie po rozerwaniu gwiazdy. Korzystając z Very Large Telescope, New Technology Telescope European Southern Observatory, Las Cambres Observatory oraz Swift Satellite Nila Gerela, zespół był w stanie monitorować rozbłysk nazwany AT2019QIZ przez 6 miesięcy, gdy ten stawał się jaśniejszy, aż w końcu zupełnie zaniknął. Wyniki badań zostały opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Badania pomogą astronomom lepiej zrozumieć supermasywne czarne dziury i sposób, w jaki materia zachowuje się w otaczających się środowiskach. Zespół twierdzi, że AT2019QIZ może nawet działać jako kamień z Rosetty do interpretowania przyszłych obserwacji zakłóceń pływów. To może umożliwić naukowcom wykrywanie coraz słabszych i gwałtowniejszych zakłóceń pływowych, aby rozwiązać kolejne zagadki fizyki czarnych dziur. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują Was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowanie naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenie również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.